Ciała dzielą się na dwie kategorie. Jedne są żywe, inne bez życia. W żywych wymaga forma substancjalna zwana duszą ustroju organicznego, to znaczy zespołu różnorodnych części, mianowicie dlatego, aby w tym samym podmiocie istniała część poruszająca i część przez się poruszana. Słuchajcie, po ostatnim odcinku ktoś napisał, że to już było bardzo trudne do zrozumienia i że mało co zrozumiał, a ja napisałam, żeby się ta osoba nie zniechęcała i odpisał, że nie będzie się zniechęcał, tylko słuchał dalej. Więc jestem naprawdę pod ogromnym podziwem waszej determinacji do zrozumienia tych kwestii, które tak naprawdę wcale nie są trudne. Jedynie słownictwo jest takie, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, skoro nie przyzwyczajono nas do tego słownictwa w szkole, gdzie nie było filozofii. Teraz jest trochę trudniej, ale lepiej późno niż wcale nadrobić to, co zaniedbano, to, co straciliśmy. 24 tezy tomistyczne zawsze w niedzielę o godzinie 19:00. Aż ich nie skończymy, a dzisiaj wchodzimy w nowy dział, mianowicie będzie on dotyczyć biologii i psychologii, więc zostańcie ze mną, subskrybujcie oczywiście, jeśli macie ochotę, przekażcie dalej informację, że taki kanał istnieje, zostawcie komentarz, szczególnie jeśli jesteście tutaj nowi, przywitajcie się. Zachęcam do tego, żeby tutaj brać udział w dyskusji w komentarzach. Wspierajcie kanał, jeśli możecie, będę Wam bardzo wdzięczna. Działam niezależnie, ja nie pracuję na żadnej uczelni. Chciałabym w ten sposób niezależnie dzielić się swoją wiedzą. Również jest zrzutka na nowe studio. Od 1 marca chcemy się profesjonalizować. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak wy to odbierzecie. Zapewne jesteście ciekawi, skąd taki tytuł, skąd ta Pocahontas i do tego przejdziemy. Zatem zostańcie, warto posłuchać do końca. Wcześniej tutaj zachęcam was do tego, żeby prześledzić sobie playlistę, zobaczycie ją na stronie głównej. W ogóle pooglądajcie inne filmy, wszystkie te zagadnienia będą poniekąd ze sobą związane. Ostatnio w czwartek był program z Brunonem Różyckim i w przyszły czwartek też będzie i często tam padały informacje o tym, że w czasach Józefa Piłsudskiego bardzo duże znaczenie w ogóle w Polsce i w Europie miał ruch teozoficzny, czy też antropozofia Steinera. Więc tutaj bardzo jest ważne, żeby to zrozumieć. I na początku właśnie tej tezy autor pokazuje, jak właśnie ta teza, którą wysłuchaliście na początku do tej animacji z dziewczynką z dmuchawcem, tak, ja staram się to jakoś też uatrakcyjnić, może wam nic nie mówi treść tej tezy, ale to jest przeciwstawienie się tej doktrynie teozoficznej, pokazanie zdrowej filozofii Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu. Cóż głosili teozofowie? Głosili oni, że tak naprawdę nie ma różnicy między duchem i materią, że duch i materia to jest jedno, że iskra Boża, która się tli w człowieku, jest jedna i identyczna z duchem uniwersalnym. Więc jest to forma monizmu, forma panteizmu, chociaż mamy pewne różnice między tymi terminami, o czym już chyba wcześniej mówiłam. I tutaj jeszcze wprowadza autor nowy termin, mianowicie hylozoizm, związany ze słowem materia i związany ze słowem życie. Mianowicie hylozoizm twierdzi, że każda materia zawiera w sobie życie. Nieważne, czy jest to kamień, czy jest to stół,
czy cokolwiek widzimy, według tej teorii wszystko miałoby żyć. Poniekąd to właśnie też głosił Teilhard de Chardin, który w jednym z jego pism przeczytałam, że wszystko będzie zbawione, nawet jakieś wytwory sztuki, wytwory naszej pracy, więc on im też jakimś dziełom artystycznym, jakimś obrazom nadawał taki aspekt życia, wręcz aspekt duchowy. I to zrównanie wszystkiego ze wszystkim, tej materii nieożywionej, ze zwierzętami, z roślinami, czy też z człowiekiem, niewyróżnianie różnic pomiędzy poszczególnymi bytami, tak jak to robi święty Tomasz z Akwinu, gdzie mamy drabinę bytów, którą też już wam pokazywałam, może jeszcze raz ją tutaj zobaczycie, umieszczę ją, żebyście sobie to widzieli. Więc mamy tutaj różnicę, mamy tutaj hierarchię. Nie jest tak, że wszystko jest wszystkim, to jest bzdura. Czym jest życie? Czym jest jestestwo żywe? Jestestwo żywe jest to takie, które porusza się samo przez się za pomocą czynnego ruchu, natomiast ciała nieorganiczne posiadają tylko ruch bierny. Zadane tutaj jeszcze zostaje pytanie, co to znaczy żyć? No, które jest ważne, jeśli mamy do czynienia z tymi, którzy twierdzą, że wszystko tak naprawdę żyje. Żyć to znaczy tyle, co poruszać się z siebie, czyli za pomocą czynności, która wyłania się z podmiotu, a pozostając w nim udoskonala go i prowadzi do szczytu rozwoju, jaki dany podmiot jest zdolny osiągnąć lub zachowuje go przynajmniej w stanie doskonałym. Biorąc zatem pod uwagę ruch, czyli czynność, dochodzimy do jasnego zrozumienia istotnej różnicy zachodzącej między jestestwami żywymi, a takimi, co nie mają życia. Życie nie zasadza się na ruchu biernym, wyczerpującym podmiot. W ten sposób, czyli tutaj mówimy o tym ruchu biernym, na przykład porusza się zegar, który trzeba ciągle nakręcać. Tak funkcjonuje bateria, którą trzeba na nowo nabijać. Nie, życie to raczej ruch czynny, który podmiot zachowuje, odżywia i wydoskonala. Jestestwo żywe samo kształtuje własny organizm, wciela do własnego wnętrza elementy zaczerpnięte z zewnątrz, rodzi inne jestestwa o tożsamości gatunkowej, pozostając przy tym zawsze tym samym jestestwem. Przeciwnie dzieje się z ciałem martwym. W tym ciele, w ciele martwym, nie dostrzegamy żadnej z wymienionych cech, co nawet skrajni materialiści zniewoleni byli wyznać. W miarę jak w żywych jestestwach molekuły ulegają wyniszczeniu, powiada jeden z nich, natychmiast z ich szczątek powstają nowe molekuły, zupełnie identyczne, ale liczniejsze. Przeciwnie, rzecz ma się z ciałami martwymi. Tu wszelka reakcja chemiczna niszczy istniejące molekuły, by je zastąpić zupełnie odmiennymi. Tak więc mamy różnicę i tak jak widzicie, wszystkie te tezy uderzają, krytykują panteizm, ten pogląd, że nie ma różnicy. I ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, że pewne sformułowania, które tutaj padły, są zbyt trudne, a ktoś inny mógłby powiedzieć, że wszystko jest oczywiste i po co o tym mamy mówić, a dlatego właśnie stwierdziłam, że zatytułuję ten odcinek Święty Tomasz z Akwinu kontra Pocahontas. Dlaczego? Warto tu zauważyć jedną rzecz. Dzieci w szkole nie mają filozofii, jeśli mają katechezę, to bez tych elementów filozofii. Często ta katecheza dzisiaj, no dużo możemy mieć wątpliwości, czy jest dobrze prowadzona, zależy też przez kogo. Natomiast brak tych podstaw filozofii, logiki, którą uczniowie zdobywali chociażby w szkołach jeszcze w Polsce przed II wojną światową, gdzie ten plan był jeszcze inny. Więc weźmy takie dziecko,
chociażby z mojego pokolenia, ponieważ gdy ja byłam dzieckiem, może wy drodzy widzowie też, popularna była bajka Pocahontas, ale wydaje mi się, że zarówno bajka, jak i piosenka jest tak popularna, że i dzisiaj rodzice puszczają dzieciom Pocahontas. Hitem stała się piosenka śpiewana przez Edytę Górniak pod tytułem Kolorowy wiatr. No, wątpię, żebym miała tu jakiegoś widza, który by tej piosenki nie kojarzył. Więc sprawa jest taka, że praktycznie nikt z was, gdy byliście uczniami, nie wiedział o filozofii arystotelesowsko-tomaszowej, o 24 tezach tomistycznych, natomiast każdy dzieciak śpiewał właśnie tą piosenkę Kolorowy wiatr. Może nawet jeśli nie śpiewał, to słuchał, kojarzył tekst. W tekście mamy taki fragment. Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz, a ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Więc głaz u świętego Tomasza z Akwinu, no to jest materia nieożywiona, na pewno nie ma duszy, więc mamy różnicę. Głaz jest niżej niż roślina, niż zwierzę. Potem mamy człowieka, a tutaj głaz ma duszę, imię, cóż znaczy ten zaklęty czas, to nie wiem, i ulewa jest mą siostrą. Tak, więc deszcz jest sprowadzony do rangi człowieka, rodziny, strumień bratem. A każde z żywych stworzeń to mój druh. Tylko co tutaj oznaczają żywe stworzenia? No tutaj tym żywym stworzeniem będzie właśnie nawet kamień. Jesteśmy połączonym z sobą światem, więc mamy panteizm, mamy to, co mówiła teozofia. A natura ten krąg w życia wprawia w ruch. Więc nie ma Boga stwórcy, który wszystko stworzył, podtrzymuje przy życiu. Jest natura. Można powiedzieć, jakaś panteistyczna siła, która wszystko wprawia w ruch, wszystko żyje, wszyscy są braćmi i siostrami. I w ten sposób, drodzy widzowie, dzieci od małego, zamiast takiej filozofii świętego Tomasza z Akwinu, która tak naprawdę, my możemy, wiele osób twierdzi, że ta filozofia Arystotelesa, świętego Tomasza z Akwinu jest zdroworozsądkowa, że typowy człowiek, nawet jeśli się nie uczy filozofii, to będzie mieć raczej tendencję do tego, żeby w świat widzieć tak, jak to opisał Arystoteles i święty Tomasz, a nie tak, jak to opisują jacyś panteiści i teozofowie, że wszystko jest jednym, że wszystko jest połączone, tak? No ale dziecko naturalnie może tak myśleć, że przecież głaz jest czymś innym, zwierzę jest czymś innym, mama, tata, bracia moi to są czymś innym niż jakiś strumień, i nagle słyszy taką piosenkę. I ta piosenka bardziej mu się zakoduje w głowie, niż nawet jeśli coś sensownego na tej katechezie czy w kościele jeszcze usłyszy. I tak programowano dzieci w duchu teozoficznym właśnie. Dodajmy, że ta teozofia bardzo blisko jest również filozofii masonerii, a nie w duchu zdroworozsądkowym, nie w duchu arystotelesowsko-tomaszowym. I właśnie dlatego ważne jest, żeby do Tomasza powrócić. Gdyby dzisiaj żył święty Tomasz z Akwinu, to być może na temat tekstu piosenki Kolorowy wiatr Edyty Górniak by się wypowiedział, że jest to niezgodne z doktryną świętego Tomasza z Akwinu, że jest tutaj całkowite pomieszanie porządku i hierarchii bytów. Należy sobie zatem powiedzieć, czym jest dusza. I o tym będzie więcej w przyszłym tygodniu, więc słuchajcie za tydzień, ponieważ święty Tomasz z Akwinu rozróżnia duszę wegetatywną, duszę zmysłową, duszę ludzką. Tak więc tak, to może być dla was zaskoczenie, mamy duszę wegetatywną już u roślinek i oczywiście to nie jest taka sama dusza jak w człowieku, więc nie ma tutaj panteizmu, ale
głaz, kamień, duszy nie ma, jak to było w piosence z filmu Pocahontas, nie ma głaz duszy. Dusza nie jest żadnym zjawiskiem, które się zjawia i znika, jest substancją, czyli jest czymś stałym. Gdyby dusza nie była substancją, lecz zjawiskiem, wówczas przeminęłaby wraz ze zjawiskiem. Gdyby zaś nie była niczym innym, jak serią zjawisk, jak twierdzi Hippolyte Taine, wówczas istniałaby tylko w naszej myśli. Albowiem seria następujących po sobie poruszeń właściwie nie istnieje poza umysłem, który poszczególne poruszenia względne przemijające zjawiska razem zlicza i zestawia. To jest filozof Hippolyte Taine, on tak twierdził. Tutaj jest to wykazane jako właśnie błędy jego myśli. Trzeba by się więcej nad tym pochylić, jeśli byśmy się chcieli temu przyjrzeć. Ale mam nadzieję, że chyba nie ma sensu tego bardziej dzisiaj rozwijać. Warto tylko powiedzieć, że dusza jest substancją, a nie zjawiskiem. Dusza jest aktem pierwszym, aktem gatunkowym i substancjalnym. Ten akt zakreśla różnicę zasadniczą między krainą jestestw żywych a światem mineralnym. Tak więc sensowny był moim zdaniem ten dzisiejszy śmieszny tytuł i to nawiązanie do tej piosenki. Jest różnica między krainą jestestw żywych a światem mineralnym. I niestety nasze dzieci mają wpajane przez bajki do głów coś innego. Dusza jest aktem ciała fizycznego, to znaczy ciała naturalnego, a nie ciała matematycznego lub sztucznego. Dusza jest aktem ciała organicznego, to znaczy ciała, które posiada części różnorodne, a nie jednorodne, jak ciała mineralne, i w którym wszystkie części ożywione są przez formę substancjalną, to jest przez duszę. W myśl więc Arystotelesa i świętego Tomasza do pojęcia organizmu należy dusza, która by wszystkie części organizmu w jedną łączyła całość i była ich formą substancjalną, informującą każdą część odmiennie, to znaczy w sposób odpowiadający jej znaczeniu oraz roli, jaką odgrywa w organizmie. Dusza zatem inaczej informuje rękę, inaczej serce, inaczej mózg, choć w każdej części w swej niepodzielnej istnieje całości. Co oznacza tutaj jeszcze taki fragment, że dusza jest aktem ciała mającego życie w potencji, czyli w możności. Ci, którzy są tutaj pierwszy raz, to odsyłam do poprzednich programów. Ci, którzy słuchają regularnie, już jest dla nich to wszystko zrozumiałe, czym jest akt i możność. To ma znaczyć, że ciało nie żyje samo przez się, ale przez formę substancjalną, czyli przez duszę. Tak? Potrzebuje duszy, żeby się poruszać, żeby żyć. Zależność życia od duszy jest tak ścisła, tak że nawet ciało, które otrzymało już życie od duszy, znajduje się jednakowoż jeszcze w potencji w stosunku do aktów życiowych. I dlatego mówimy, że jestestwo żywe posiada dzięki swej duszy życie w akcie pierwszym, zaś w akcie drugim posiada ono życie przez swe czynności wypływające z jego władz życiowych, jako z zasad bezpośrednich, a z duszy, czyli z formy substancjalnej, jako zasady rdzennej. Wynika to z podstawowej nauki o potencji i akcie oraz substancji i przypadłościach, jaką wyłożyliśmy. Więc tutaj widzicie, bardzo jest ważne, żeby wszystko po kolei studiować, gdyż jedno wynika z drugiego. Na koniec autor podkreśla, że jest to bardzo bogata i doniosła nauka, która jest w tej tezie zawarta. Dlatego chciałam wam podać ten przykład, pokazać, jak to przez kulturę właśnie ta teza jest obalana. Oni nie powiedzą, że tutaj walczą z Tomaszem, tak, w tej bajce Pocahontas, w tym tekście piosenki. Ale w konsekwencji tak jest i w konsekwencji dzieci wychowują się na takich małych teozofów, na właściwie właśnie takich małych panteistów, myśląc, że
że nie ma takiej różnicy. No chociaż być może i tak nie biorą tego na poważnie, bo to tylko piosenka. Aczkolwiek mogą potem w dorosłym życiu przez właśnie takie, można to powiedzieć, programowanie, kodowanie tego typu pojęć w dzieciństwie, w dorosłym życiu potem takie dzieciaki właśnie, które się nasłuchały tego typu piosenek i nikt im nie przedstawił zdrowej filozofii, mogą być bardziej skłonne moim zdaniem do wejścia właśnie w jakieś filozofie buddyjskie, jeśli się będą interesować tym, jeśli nie poprzestaną na takim zwyczajnym, codziennym życiu, tylko jakoś się zainteresują filozofią, duchowością, to właśnie myślę, że jakoś nieświadomie może ich to do takich nurtów panteistycznych kierować i dlatego ważne jest moim zdaniem, żeby uczyć również dzieci tych podstaw filozofii tomistycznej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was również, jeśli chcecie, do sięgnięcia po mojej książki Tomizm Gary Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin. Tam też więcej na ten temat znajdziecie. Wszystkie linki do tego, jak można wesprzeć moją pracę, żeby mógł się rozwijać ten projekt, znajdziecie w opisie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Programy na moim kanale w czwartki o 18.30, w niedzielę o 19.00. To takie stałe dni. Czasami spontanicznie coś dodatkowo się jeszcze udaje wyemitować, ale głównie czekajcie na programy w czwartki o 18.30 i w niedzielę o 19.00. Do usłyszenia.